Jest piątek, 23 dzień listopada. Ja nazywam się Tymoteusz Chojecki i zapraszam Państwa do programu Idź Pod Prąd na żywo. A ze mną mecenas Andrzej Turczyn. Witamy Cię, Andrzeju. Dzień dobry. Też na żywo. Też na żywo, tak jest, z Koszalina. I przechodzimy od razu do tematu dnia. Mamy piękną naszą grafikę, może pokażmy jeszcze raz, nawiązującą do plakatów z 1939 roku. Dlaczego? Dlaczego taki temat? Otóż Angela Merkel powiedziała dziś państwa narodowe powinny być gotowe do przekazania suwerenności. Dziś państwa narodowe muszą, czy raczej powinny być gotowe do przekazania swojej suwerenności, oczywiście zgodnie z ustaloną procedurą, oświadczyła Angela Merkel. Jej zdaniem odpowiedzialność za zawieranie takich układów powinny ponosić same państwa. Kanclerz Niemiec, która przemawiała podczas zorganizowanej przez Fundację Konrada Adenauera konferencji Parlamentaryzm między globalizacją a suwerennością narodową. Wcześniej też warto przypomnieć, że Merkel ostrzegała w Bundestagu przed nacjonalizmem w kontekście ONZ-owskiego paktu migracyjnego. Przekonanie, że można wszystko sobie załatwić samemu i myśleć tylko o sobie, to nacjonalizm w czystej formie. To nie patriotyzm. Patriotyzm jest wtedy, gdy realizując niemiecki interes uwzględniamy też innych i akceptujemy sytuację win-win, mówiła wówczas Angela Merkel. Warto też wspomnieć, że kilka dni wcześniej do rezygnacji z narodowej suwerenności wzywał z trybuny Bundestagu goszczący wówczas w Berlinie Emmanuel Macron. Mówił m.in. o potrzebie budowania armii europejskiej i od razu przy tym temacie przypominamy naszą akcję Nie dla europejskiej armii. Zachęcamy Was do nadsyłania zdjęć z takimi hashtagami do propagowania tej akcji. I Andrzeju, poproszę Cię o komentarz. Niemcy drugi raz chcą nam, może nie drugi, może któryś już z kolei, ale chcą nam znowu zabrać suwerenność. Dlaczego dzisiaj akurat to powiedziała? Można powiedzieć, że ona już od dawna, Angela Merkel, też mi Czarek powiedział, że już w 2013 roku w swoim exposé też nawiązywała właśnie do potrzeby wyrzeczenia się suwerenności przez państwa narodowe. Jak myślisz, czy Polacy to znowu przełkną? Jak to się rozwinie? Tak sobie doszedłem do takiego przekonania, że Niemcy mają takie co jakiś czas takie nawroty, bo przecież przed wojną, przed II wojną światową mechanizm był dokładnie taki sam. Niemcy chciały odebrać suwerenność innym państwom, tylko że wtedy nie apelowały do tego, do tej dobrowolności, tylko robiły to na siłę przy pomocy niezwyciężonego Wehrmachtu. Natomiast w chwili obecnej znowu ten niemiecki imperializm się odradza i Niemcy teraz przyjęły nieco inną retorykę i próbują wezwać inne państwa do tego, żeby oddały suwerenność dobrowolnie. Oczywiście to jest taka dobrowolność przymusowa, która polega na tym, że wtedy Niemcy przy pomocy czołgów i armat i samolotów bombardujących miasta odbierali suwerenność. Dzisiaj chcą to robić przy pomocy szantażu pieniężnego, przy pomocy przeróżnych rozgrywek politycznych, ale jestem przekonany, że z czasem wrócimy do starych i sprawdzonych metod, czyli do pancernych zagonów niezwyciężonego Wehrmachtu. Czy Polacy to przyjmą? Obawiam się, że Polacy są narodem, który jest nieco nierozsądny, tak bym powiedział, w taki delikatny sposób. Widać to po tym, kto w Polsce rządzi, bo przecież ci ludzie, którzy obecnie rządzą, oni się sami nie wybrali, tylko oni są wybrani przez Polaków, może nie większości Polaków, ale Polacy w jakimś tam istotnej mierze, te kilka milionów Polaków głosowało na tych ludzi, którzy rządzą obecnie, a przecież ci ludzie już od dawna mówią o konieczności zrzeczenia się przez Polskę suwerenności, bo Unia Europejska to przecież jest element zrzeczenia się suwerenności, bo traktat lizboński to przecież jest element zrzeczenia się suwerenności, a za tym wszystkim gdzieś tam, może bardziej w cieniu, albo i na pierwszym planie, jak w przypadku traktatu lizbońskiego, stoi ktoś o nazwisku Kaczyński.
ktoś, kto jest związany z obecną opcją polityczną. I myślę sobie, że obecnie rządzącym potrzebna jest tylko odpowiednia narracja, która spowoduje, że Polacy przyjmą to zrzeczenie się suwerenności, bo przecież dzisiaj tylko ślepy albo pijany, albo nie wiem, naćpany może powiedzieć, że Polska jest w pełni suwerenna. Widzimy to na przykładzie na przykład ustawy o Sądzie Najwyższym, gdzie próby zmiany tej ustawy, próby zmiany tego systemu, który jest w Sądzie Najwyższym, skończył się w ten sposób, że przy pomocy przeróżnych działań prawnych na poziomie Unii Europejskiej pisowska większość musi z powrotem, z podkulonym ogonem, z powrotem przywracać przepisy, które obowiązywały przed próbą zmiany. A zatem nie ma wątpliwości, że już dzisiaj Polska nie jest suwerenna. No i wracając do tego głównego pytania, czy Polacy sobie z tym poradzą. Ja obawiam się najgorszego. Ja obawiam się tego, że Polakom się da jakąś kiełbasę, jakieś dobre piwo, jakiś tam program 500+ i takie tam różne inne rzeczy. I Polacy jakieś dopłaty do rolnictwa i Polacy myślę, że ze spokojem będą gotowi do tego, żeby przyjąć odebranie nam suwerenności. Ta armia europejska jest z tym bardzo ściśle związana, dlatego że choć okłamuje się nas mówiąc o tym, że dzisiaj to już inne zasady, to myślę, że te zasady są niezmienne i ta armia narodowa, czyli armia składająca się z ludzi mówiących po polsku, czujących po polsku, myślących po polsku, jest tak naprawdę strażnikiem naszej suwerenności. Jeżeli armia narodowa odda część swoich kompetencji na rzecz niezwyciężonego Wehrmachtu, czyli na rzecz tej armii międzynarodowej, bo przecież Wehrmacht, ten pierwszy Wehrmacht za czasów III Rzeszy, przecież to była też armia europejska, składająca się z przeróżnych narodowości. No więc jak oddadzą Polacy możliwość jakby pilnowania nas przy pomocy armii międzynarodowej, czyli przy pomocy Wehrmachtu czy tej armii europejskiej, to koniec, to po prostu koniec. Wtedy będziemy pacyfikowani przy pomocy czołgów, przy pomocy samolotów i czego tam tylko, gdyby ktoś wpadł na pomysł myśleć o suwerenności. Obawiam się najgorszego, obawiam się tego z tego powodu, że Polacy nie mają takiego odniesienia do takich uniwersalnych wartości. Polacy niestety pokładają dużą ufność do Kościoła rzymskiego, widząc w nim ostoję polskości, ale Kościół rzymski już dzisiaj nie jest tym Kościołem rzymskim, który był kiedyś. Dzisiaj Kościół rzymski to jest, można powiedzieć, jakaś awangarda międzynarodówki socjalistycznej, a może i czego gorszego. W związku z tym Kościół rzymski dzisiaj już moim zdaniem nie będzie ostoją polskości. Wartości uniwersalne są zapisane w Biblii, ale Polacy mają problem i niechętnie do tej Biblii sięgają, przynajmniej w jakiejś takiej dużej, w ogromnej większości. Jeżeli to się nie zmieni, to obawiam się tego, że te nasze mądrości, przekonywanie niewiele da, bo tu potrzebna jest taka mądrość duchowa, niestety tej ciągle w Polakach, w ogromnej, w jakiejś masie, w jakiejś większości Polaków ciągle jeszcze nie widać. Takie mam zdanie. Dzięki. Powiedziałeś, że podstawą mądrości, podstawą rozeznania jest Biblia, także przypominamy od razu dla wszystkich przypomnienie, że możemy Wam wysłać tą Biblię, Nowy Testament za darmo, płacicie tylko za wysyłkę, także to jest idzpodprat.pl/sklep, tam możecie zamówić. Powiedziałeś, że Polska już nie jest państwem suwerennym. Tutaj też zachęcamy do naszej sondy z okazji święta 11 listopada, gdzie też padało właśnie to pytanie, czy Polska jest krajem niepodległym, jest krajem suwerennym. Powiedziałeś, że nie jest, że straciliśmy już wiele wymiarów suwerenności, ale widać, że Niemcom ciągle mało. Także do czego to dąży? Jak myślisz? No bo tutaj powiedziałeś, że nie możemy stanowić już prawa praktycznie. Nie mamy już kilku innych prerogatyw państwa suwerennego, a Angela Merkel mówi, że jeszcze dalej musimy się zrzekać. Do czego to dąży? No dąży do tego, do czego ma dążyć, czyli do powstania państwa federalnego. Może nie federalnego, no nie wiem jakiego rodzaju, ale do powstania państwa,
które będzie stworzone na wzór, czy tam będzie czwartą Rzeszą Niemiecką. Ono może będzie się jakoś inaczej nazywało, ale myślę, że taki będzie sens tego państwa, czyli będzie to Rzesza Niemiecka jakiegoś tam narodu, nie wiem, czy tam narodu niemieckiego, czy obojga narodów, czyli narodu francuskiego i narodu niemieckiego, już tam przeróżne rzesze, czy tam cesarstwa na przestrzeni historii istniały i myślę, że to właśnie do tego będzie dążyło, czyli że oni realizują cały czas ten sam plan, no bo nie ma innego, reguły jakieś ekonomiczne, reguły istnienia państw są cały czas takie same, czyli musi być państwo, musi być władza, musi być armia, która pilnuje interesów jakiegoś narodu i po prostu do tego dążą Niemcy. Oczywiście oni dążą do tego na potrzeby własne, natomiast no nam prezentują takie bzdury, że trzeba się zrzec suwerenności. My się tej suwerenności zrzeczemy, ale Niemcy się nie zrzeką. Albo zrzeką się w taki sposób, że u nich to nie będzie zagrożenia. No proszę zwrócić uwagę na taki przykład, że w Polsce jest ciągle problem, czy Trybunał Konstytucyjny może orzekać o zgodności umów międzynarodowych z konstytucją, a w Niemczech zdaje się nie ma tego problemu. Tam niemiecki Trybunał Konstytucyjny nie ma oporów co do tego, więc my się zrzeczemy tej wolności. My będziemy myśleli, że się zrzekamy na rzecz państw, na rzecz Europy, na rzecz wspólnej Europy i dobrobytu i w ogóle, a zrzeczemy się tej suwerenności na rzecz Rzeszy Niemieckiej, czwartej Rzeszy Niemieckiej, która moim zdaniem zaprowadzi swój porządek na terenie Europy. Niemcy zawsze do tego dążyli, nie udało im się to przy pomocy I wojny światowej, nie udało im się to przy pomocy II wojny światowej. Być może im się uda to teraz. Mechanizm jest dokładnie taki sam, czyli to jest porozumienie Niemców z Rosją. Przed II wojną światową było takie porozumienie. Teraz również widzimy oznaki, że takie porozumienia są, że oni tak idą wspólnie. No, ta rura, ten gaz, tak? Mówią o tym wszyscy. No niestety polski rząd stanowczo działał przeciwko Nord Stream 2, dzisiaj już mówi o tym, znaczy nie mówi, no ale nie widać tej stanowczości w żaden sposób, więc no taki będzie skutek, że zostaniemy pozbawieni oznak naszej państwowości już całkowicie, może zostaną nam symbole państwowości, żeby się piwo fajnie piło w biało-czerwonym szaliku przy oglądaniu meczu. Powiedziałeś, że zrzekniemy się naszej suwerenności, to ja cię teraz z kolei zapytam o jakąś nadzieję. Jaka jest nadzieja, że ktoś się jednak temu przeciwstawi? Dlaczego jeszcze nie zrzekliśmy się tej suwerenności? Co stoi na przeszkodzie, co może stanąć na przeszkodzie? Jaką nadzieję mają wolni Polacy? Ja od jakiegoś czasu wyrażam takie dosyć pesymistyczne stanowisko. Uważam, że jest szansa, że to się i Niemcom, czy tam tym, którzy i w Polsce współdziałają z nimi, że im się to uda. No jaka jest nadzieja? No patrzę na Amerykę i im się to udaje, tak? Czyli mają prezydenta swojego, który w sposób zupełnie poważny traktuje suwerenność Ameryki. Okazuje się, że w innym państwie południowoamerykańskim, w Brazylii również podobne zjawisko się udało, a zatem no jest jakaś nadzieja, że jeszcze ta walka tych wielkich tego świata nie została zakończona w taki sposób, że państwa narodowe będą musiały na terenie Europy przestać istnieć. Widać wyraźnie, że Amerykanie jednak podejmują w tej części Europy jakieś działania. Oczywiście oni te działania podejmują we współdziałaniu z miejscową, znaczy z władzami danych państw. Natomiast no myślę, że w Polsce niestety już tych sojuszników nie ma. Kilka dni temu, jak się pojawił ten wątek Armii Europejskiej, no to pan Macierewicz harcował na Twitterze, pisał o tym, że to jest w ogóle skandal i jak tak można i to jest i w ogóle zdrada polskich interesów, a dzień po nim premier Morawiecki powiedział, że wcale by nie był przeciwny tej armii, tylko trzeba zwiększyć wydatki finansowe poszczególne państwa muszą zwiększyć wydatki finansowe. Widać więc wyraźnie, że w tym obozie pisowskim też jakieś tam zgrzyty pewnie są na ten temat,
jest zwolennik ładu międzynarodowego, nowego porządku rzeczy, nowego porządku świata, czyli pan premier Morawiecki, który chyba już całkowicie opanował pana Kaczyńskiego, który no, myślę, że żyje w jakimś takim wyalienowanym świecie, ale myślę, że jeszcze są jacyś tam ludzie na terenie Polski, którzy choćby jak nasze środowisko wypowiadają się sprzeciwem, czy sprzeciwiają się tym pomysłom. Myślę, że w takich zwykłych polskich domach również Polacy są tacy chętni jednak, żeby mieć to własne państwo, żeby nie pozbywać się tych oznak suwerenności. No i teraz tak naprawdę walka toczy się o umysły Polaków i o to, czy Polacy będą mieli możliwość słuchania prawdy i będą mieli możliwość jakby nabrania takiej otuchy, że wcale nie jesteśmy skazani na klęskę. Więc ważna rzecz, żeby takie inicjatywy i takie programy jak ten, który Państwo teraz oglądacie, były jak najbardziej oglądane przez innych Polaków. Trzeba je, nie wiem, podsyłać, zachęcać. Musimy się nawzajem w takim oddolnym społecznym działaniu wspierać, bo bez tego oni za nasze pieniądze wydarte nam w podatkach będą nas przekonywali, że trzeba się pozbyć tej suwerenności. Właśnie dlatego apel do Was, drodzy widzowie, podsyłajcie ten materiał, podsyłajcie swoim znajomym wypowiedzi pani Angeli Merkel, żebyśmy nie zostali ugotowani jak żaby na wolnym ogniu, bo taki jest scenariusz dla Polaków przygotowany. Ale jeszcze odnośnie tematu niemieckiego, powiedziałeś ten sojusz Niemiec-Chin, widzimy też Niemiec-Rosji, widzimy też udział w tym Francji, a mamy też newsa wskazującego, że Chiny także z Niemcami chcą iść w jednym szeregu. Otóż ambasador Chin w Niemczech powiedział, że z żadnym krajem Europy nie mamy tak bliskich stosunków jak z Niemcami. Ambasador Chin w Niemczech Xi Minghe w rozmowie z Die Welt powiedział tak: polityczne stosunki pomiędzy Chinami a Niemcami są bliższe i lepsze niż kiedykolwiek. Z żadnym innym państwem Europy Chiny nie utrzymują tak intensywnych stosunków, dodał. Pytany o sygnały, iż Niemcy zamierzają stworzyć mechanizmy broniące firmy o strategicznym znaczeniu przed przejęciem ich przez Chińczyków, ambasador odparł, że takie obawy są całkowicie bezpodstawne. Zaznaczył przy tym, że firmy przejęte przez chińskich inwestorów mają potem więcej zamówień z państw środka i większy dostęp do chińskiego rynku, czyli są pozytywy przejmowania niemieckich firm przez Chińczyków, tak się o tym wyraził. Co powiesz Polakom, którzy widzą Chiny jako naszego strategicznego sojusznika, mówią, że musimy z Chinami dobrze żyć, bo to jest biznes, one mają pieniądze, a tu widzimy, że Chińczycy dogadują się z Niemcami i z nami ten sojusz jest, podejrzewam, dużo słabszy, jeśli w ogóle można powiedzieć, że jest jakiś sojusz polsko-chiński. Wszystkim tym, którzy uważają, że w relacjach pomiędzy narodami najważniejsze są pieniądze, oświadczam, że są bałwochwalcami, którzy oddają cześć pieniądzom i nie widzą tego, że świat opiera się o wartości. Pieniądze są rzeczą istotną w relacjach pomiędzy państwami, ale są rzeczy od pieniędzy ważniejsze. I no, taki mam komunikat dla tych, którzy uważają, że nie należy patrzeć na wartości, którymi się to posługuje, tylko na zasobność jego portfela. Jeżeli komuś nie przeszkadza to, że Chiny to kraj zbudowany na 100 milionach ofiar reżimu komunistycznego, jeżeli komuś nie przeszkadza to, że Chiny to kraj, w którym istnieją obozy koncentracyjne, które się nazywają jakimiś ośrodkami reedukacji, w których zamyka się osoby tylko dlatego, że są Ujgurami. Jeżeli komuś nie przeszkadza to, że w Chinach jest przymusowa aborcja, czyli przymusowe mordowanie nienarodzonych dzieci, to ja tylko temu komuś współczuję i nie mam z nim o czym rozmawiać, bo to jest jakieś szaleństwo. Jeżeli ktoś zamyka oczy na zbrodnie, a patrzy tylko na pieniądze.
Właśnie przyszło mi teraz do głowy hipokryzja tego myślenia. Wczoraj oglądałem jakiś taki materiał pokazujący, krytykujący Kościół katolicki za to, że w latach 90. tam biskupi robili biznesy właśnie z mafiozami. Tam ten chyba mafiozo, ten Massa, tak, świadek korony, tam powiedział w wywiadzie, że tam sprzedawali biskupom kradzione samochody. No i to jest przedstawiane jako skandal, że się robi biznes z bandziorami, że się kupuje jakieś kradzione rzeczy. A już w relacjach międzynarodowych to już nie ma tego potępienia, że się robi interesy właśnie, tak jak powiedziałeś, z mordercami, z państwem opresyjnym, które zachęca do mordowania ludzi, to już jest wszystko ok, to jest po prostu czysty biznes. Dlaczego myślisz, Polacy mają właśnie taką niekonsekwencję w myśleniu, że w relacjach międzyludzkich to by było potępione robienie jakichś interesów z ludźmi złymi, a w relacjach międzypaństwowych to już jest wszystko ok? Ja zupełnie poważnie wam powiem. To jest przyczyna. Ja mam to pod ręką. A myślę, że ogromna większość Polaków nie ma. To jest problem. Polacy, to już nie chodzi o to, żeby jakby być ekspertem od, że tak powiem, czytania cytatów biblijnych, tylko Biblia naprawdę, kto ją czyta, ten wie, kto ma doświadczenie w czytaniu Biblii, ten wie, że Biblia otwiera oczy. Jak zamazane błotem, jak zamazana błotem szyba, wycieraczka wytrze widok, tak lektura Biblii rozświetla spojrzenie na dzisiejszy świat. No i taka jest przyczyna, no, moim zdaniem. Przynajmniej ja mam takie przekonanie co do siebie, czyli wiem o tym, że moje takie, a nie inne spojrzenie na świat wynika z tego faktu, że Biblia jest jakby podstawowym podręcznikiem moim. No, jeśli ktoś uważa, że to, co ja mówię, jest rozsądne, no to niech przyjmie do wiadomości, że ja to mówię nie dlatego, że ja taki mądry, tylko dlatego, że tą mądrość wyczytuję z tej księgi. Myślę, że ważna zachęta właśnie do czytania Pisma Świętego. Przypominam, możemy wam wysłać Nowy Testament, a my przejdziemy teraz do państwa, które, jak powiedziałeś, szanuje swoją suwerenność, szanuje swoją wolność, szanuje swoje granice przede wszystkim. Otóż wczoraj obiegła świat wypowiedź Donalda Trumpa, który powiedział w rozmowie z dziennikarzami, że zezwolił amerykańskiemu wojsku na użycie w razie konieczności śmiercionośnej siły na granicy z Meksykiem. Wczoraj amerykański prezydent też napisał na Twitterze: nasze wspaniałe siły ochrony porządku publicznego muszą mieć możliwość wykonywania swoich obowiązków. W przeciwnym razie będzie tylko bezład, chaos, krzywda i śmierć. Oczywiście wyraził nadzieję, że użycie siły nie będzie konieczne, jednakże powiedział, że nie ma wyboru, ponieważ mamy do czynienia z niebezpiecznymi ludźmi. Jak skomentujesz właśnie tutaj sytuację, w której prezydent państwa zezwala na strzelanie, tak, na strzelanie do inwazji, można powiedzieć, do ludzi, którzy chcą najechać jego państwo, nazywa ich bandziorami, mafiozami, różne tego typu stwierdzenia padają z jego ust, a Europa otwiera swoje granice na wszystkich imigrantów. Przypominamy, że polskie państwo w zeszłym roku wydało 700 tysięcy pozwoleń na pobyt w Polsce osobom spoza Unii Europejskiej. Jaka jest przyczyna? Tą różnicę. No bo przyczyna, podejrzewam, powie, że jest taka sama oczywiście, nie? No bo tutaj wiemy, że prezydent Trump jest chrześcijaninem, on często się odwołuje do Biblii, tak jak wielu Amerykanów, którzy jego wybrali, ale czy myślisz, że to otworzy oczy, nie wiem, ludziom w Europie, jak należy traktować ten problem imigracji? Bo się mówi migracji jakiejś tam ludzi uciekających przed wojną, a tutaj widać, że w Stanach Zjednoczonych oni jasno mówią, że to są najeźdźcy, chcą zniszczyć ich kraj. Nie mam pojęcia, czy to otworzy oczy, bo myślę, że jeżeli ktoś tylko spojrzy na tą wiadomość, przeczyta ją i usłyszy, że prezydent wolnego świata Donald Trump zupełnie na poważnie chce bronić
suwerenności swojego państwa, a jednocześnie ten ktoś nie sięgnie po to źródło mądrości, o którym ja mówiłem, no to przeczyta, wzruszy ramionami, a może powie, że Trump jest głupi i nie rozumie etapu albo nie rozumie potrzeb dziejowych, jakie akurat dzisiaj się pojawiły. Natomiast no, oczywiście nie oznacza to, że trzeba zaniechać pokazywania takich przykładów, bo ja uważam, że to są przykłady, które jakby dodają otuchy, że jednak można, że jest ktoś na świecie, ktoś, kto przewodzi wciąż najpotężniejszemu państwu na świecie, najpotężniejszemu militarnie, najpotężniejszemu gospodarczo i najpotężniejszemu pod względem zakresu wolności osobistej, że ktoś tam, kto stoi na czele takiego niesamowitego, niesamowicie potężnego państwa, że ktoś tam jednak broni granic swoich zupełnie poważnie, że to nie skala decyduje o tym, czy imigrant jest legalny, czy nielegalny, tylko zasada. Czyli jeżeli ktoś chce się wedrzeć do mojego kraju bez zaproszenia, można powiedzieć, no to jest imigrantem nielegalnym. I myślę, że prezydent Trump stosuje taką metodę, bo w Europie pani Merkel zastosowała metodę w skali, czyli jak jeden chciał się przedostać do Europy czy do jakiegoś państwa nielegalnie, no to to był nielegalny imigrant, a jak miliony przemaszerowały przez granicę, no to to już jest migracja i tu już się nie używa słowa nielegalnie. To są elementarne jakieś wartości logiczne, ale no niestety człowiek na wartości logiczne także zamyka uszy, jeżeli jego rozum i jego serce jest ogłupiałe. No właśnie, prezydent Trump powiedział, że w tym momencie praktycznie całkowicie zamknęli granicę z Meksykiem, że nikt nie może się przedostać, także naprawdę na poważnie to potraktowali. Był jeszcze dopytywany później, co przez to rozumie, ale widać, że ten problem imigracji w Stanach został za prezydentury Donalda Trumpa potraktowany bardzo poważnie i to się ludziom podoba. Ja tak przeglądałem trochę internet, nie widziałem jakichś wielkich głosów krytycznych, że o, co ten Trump zrobił, że zezwala tutaj do strzelania do imigrantów. Raczej ludzie rozumieją, co on powiedział, bo powiedział to bardzo ładnie. Powiedział, że w razie konieczności oczywiście nie chce, żeby się tak wydarzyło, ale dopuścił taką możliwość i widać, że to zostało w miarę dobrze przyjęte, powiedzmy, przez społeczność międzynarodową. No, moim zdaniem reguła jest prosta. Nie masz granic, nie masz państwa. No i kiedyś na straży granic, no i dzisiaj też stoją strażnicy uzbrojeni. I ci uzbrojeni strażnicy mają bronić granic nie tylko przed jednym maszerującym bez paszportu obywatelem, ale także przed masą. Masa to miliony imigrantów, ale masa to też może być obca armia. No przecież jeżeli przyjmiemy takie rozumowanie, że mamy tylko się zastanawiać, czy przychodzi jeden, czy parę milionów, jak parę milionów to legalnie albo nic nie możemy zrobić, to za chwilę przyjdzie na naszą granicę, nie wiem, na przykład ruska armia i powie, że oni sobie chcą tutaj przemaszerować, no a co zrobią tacy, którzy myślą, że jak miliony, to można. No wzruszą ramionami i powiedzą, nie brońmy się, bo taki jest element, bo taka jest potrzeba dziejowa. No dokładnie do takiego skutku to doprowadzi. I myślę, że może nawet jest to nacelowane na taki skutek, czyli najpierw przy pomocy tych milionów ogłupić ludzi, że milionów się nie da zatrzymać, a później pozbawić uzbrojonych, miliony uzbrojonych, czy tam setki tysięcy uzbrojonych, no i tym bardziej tym się nie da przeciwstawić. W taki sposób być może może nawet być dokonywana inwazja, przecież mamy przykład Krymu, gdzie dokładnie tak to zostało zrobione, może bez tego etapu wstępnego, czyli bez tych maszerujących milionów, tylko od razu pojawili się w ogromnej masie ubrani na zielono. Wprawdzie nie strzelali, ale nie można było się im sprzeciwiać. Później dziwnym trafem okazało się, że mają coś wspólnego z Rosjanami. A to zupełnie przypadek. Zupełnie, tak. Zbieg okoliczności. Nie należy tego zupełnie wiązać z późniejszym referendum, w którym ludzie wyrazili poparcie dla związku z Rosją. To tego nie wolno wiązać. Tak jest. A ja chciałem jeszcze zwrócić uwagę Państwu na skalę, bo mówi się o tym, że ta karawana zmierzająca do Stanów Zjednoczonych, jeśli chodzi o liczebność, to jest tam od 7 do 10 tysięcy. W każdym razie są to jakieś niewielkie dosyć, powiedzmy, liczby. Znaczy, widać, że dla Amerykanów są to wielkie liczby, ale właśnie zwróćmy uwagę, co się dzieje w Polsce. Tak jak powiedziałem, według danych Eurostatu my wydaliśmy pozwolenie na przyjazd do Polski 700 tysiącom imigrantów
spoza Unii Europejskiej. Jest to największa liczba ze wszystkich państw Europy, czyli większa niż Niemcy, Francja, Wielka Brytania. Polska wydała tych pozwoleń najwięcej, 100 razy więcej niż wydaje się, że jest tych imigrantów w tej karawanie. A w Polsce nikt nie mówi o potrzebie obrony granic, znaczy nikt oprócz naszej telewizji, o problemie zalewu imigrantów. Jak skomentujesz ten zalew z tą skalę, że przecież Polska jest krajem dużo mniejszym niż Stany Zjednoczone, a tam prezydent wydaje pozwolenie do strzelania do imigrantów, jeśli jest ich tylko 7 tysięcy, a w Polsce przyjmujemy 700 tysięcy bez słowa sprzeciwu? No chyba coś na ten temat nawet pisałem, tak właśnie teraz próbuję sobie znaleźć na tym moim, na moim trybunie, bo wydaje mi się, że nawet już światowe lewactwo dostrzegło to, że Polacy, czy polski rząd przyjmuje imigrantów w ogromnych ilościach, natomiast werbalnie tylko mówi o tym, że Polska jest przeciwna imigracji. No więc no to mniej więcej tak bym to skomentował, że co innego mówią, a co innego robią. No to jest typowe działanie, w jakimś sensie myślę, że podstępne działanie, które jest podejmowane przez obecnych władców Polski. Przejdziemy teraz do naszego cyklu Broń ratuje życie. Tak jak powiedziałem, co tydzień z Andrzejem będziemy starali się poruszyć jakiś taki przypadek, gdzie uzbrojony obywatel powstrzymał jakiś rozbój, czy uratował swoje życie. Także Andrzej ma dla was przygotowaną później niespodziankę, tak jak tydzień temu. I tym razem z twojego bloga trybun.org.pl zachęcamy wszystkich do przeglądania artykułów Andrzeja. Informacja, wydawałoby się, z lewackiej Kalifornii. Otóż uzbrojony przedsiębiorca zastrzelił w obronie uzbrojonego rozbójnika. Działo się to wszystko w Kalifornii, hrabstwo Sacramento. 8 listopada 2018 roku pewien przedsiębiorca siedział wieczorem w swoim biurze około 22.20. Do biura wdziera się uzbrojony i zamaskowany człowiek. Usiłuje dokonać rozboju. Napastnik, chociaż wyposażony w broń, ma poważny problem. Za sekundę się boleśnie o tym przekona, piszesz. Ofiara jest uzbrojona, napadnięty przedsiębiorca w obronie własnej strzela do napastnika. Wezwana zostaje policja i pomoc medyczna. Ratownik medyczny stwierdza, że napastnik nie żyje. Przybyli na miejsce funkcjonariusze z biura szeryfa, stwierdzają, że była to obrona konieczna. Apelują o to, aby zgłaszali się do nich ci, którzy mają jakieś informacje o zdarzeniu. Nikt nie zostaje jednak aresztowany. Czyli sytuacja jest taka, że od razu, bez żadnego sądu, bez żadnych tam orzeczeń, od razu uznaje się, że ofiara działała w obronie własnej. Jakby taka sytuacja wyglądała w Polsce, jak myślisz, gdyby analogicznie wydarzyła się, gdyby człowiek zastrzelił napastnika w swoim biurze, napastnik był uzbrojony, co by się później działo w Polsce? Myślę, że mogę powiedzieć, że to ja mam takie, znaczy przepraszam, ja nie myślę, ja jestem przekonany, co by się działo po takim zdarzeniu. Otóż przedsiębiorca zostałby zatrzymany na początku, zostałby przewieziony do pomieszczenia dla osób zatrzymanych do pobliskiej jednostki policji. Tam by przesiedział 48 godzin. Po 48 godzinach prokurator złożyłby wniosek o tymczasowe aresztowanie, w międzyczasie stawiając takiemu obywatelowi zarzut popełnienia przestępstwa zabójstwa. Po jakimś czasie, myślę, że gdzieś po około roku, może nieco krócej, trafiłby do sądu akt oskarżenia. W tym czasie przedsiębiorca oczywiście szczęśliwie zażywałby takich przedłużonych wakacji w areszcie śledczym w jakiejś większej, pobliskiej miejscowości. Sprawa trafiłaby do sądu. Przed sądem obrońcy podnosiliby, że to było działanie w obronie koniecznej. Być może nawet z powodzeniem by podnosili ten zarzut. Zakładam, że jest to do pomyślenia, że obrońcy podnosiliby ten zarzut z powodzeniem. Sąd
No i tu już nie mam takiej pewności, bo i zdarzają się takie orzeczenia, że i sąd uniewinnia w jakichś takich przypadkach obrony koniecznej, a być może sąd doszedłby do przekonania, że nastąpiło przekroczenie granic obrony koniecznej. No gdyby sąd uniewinnił, no to obywatel by po jakimś tam roku czy tam więcej opuścił zakład, areszt śledczy. Gdyby sąd doszedł do przekonania, że nastąpiło przekroczenie granic koniecznych, granic obrony koniecznej, to te wakacje do kilku lat by przedłużył takiemu człowiekowi. Tak by to wyglądało w Polsce, w tym upadłym i zdemoralizowanym państwie, w którym za nic się ma ludzką wolność, za nic się ma ludzką godność i za nic się ma ludzkie naturalne prawa, między innymi prawo do tego, żeby się skutecznie przed bandytami bronić. Dlatego ja przytaczam te przykłady na mojej stronie, żeby pokazać, że jest inna rzeczywistość, że to nie jest tak, że jesteśmy skazani na to, żeby być niewolnikami systemu prawa, tylko możemy być ludźmi, którzy korzystają z praw naturalnych, które zostały człowiekowi nadane nie przez ustawodawcę, tylko przez Stwórcę, jak pisali to Amerykanie w Deklaracji Niepodległości. I te wszystkie, albo przynajmniej ogromna większość przypadków z cyklu Broń ratuje życie, to są przypadki z terenu Ameryki. Proszę o to, żebyście je udostępniali, żeby to trafiało do przestrzeni publicznej, dlatego że w serwisach z tego głównego ścieku głównie mowa jest o wykorzystaniu, takim negatywnym wykorzystaniu broni palnej, broni do przestępstw, broni do jakichś masakr, natomiast przestrzeń internetowa jest o wiele bogatsza, jeśli chodzi o te pozytywne przykłady wykorzystania broni palnej, ale ta przestrzeń internetowa amerykańska na terenie Polski, myślę, że ten mój blog trybun.org.pl jest chyba takim zupełnie jedynym miejscem w internecie, gdzie można czytać takie przypadki i marzyć o tym, że kiedyś tak będzie w Polsce. Wydaje mi się, że to, co ja robię na trybunie, nie bardzo podoba się, bo no, przeżyliśmy, no ja i informatyk, który pomaga mi obsługą, w obsłudze tej strony, przeżyliśmy dosyć taki zmasowany atak hakerski, który trwał ponad tydzień. Dopiero tak naprawdę dzisiaj udało nam się uzdrowić trybuna i tak naprawdę dopiero dzisiaj powraca on do normalnego życia, bo przez tydzień były dosyć poważne problemy z jego funkcjonowaniem. Także zachęcamy Was do odwiedzania tego blogu, zachęcamy Was też do obserwowania Andrzeja Turczyna na Twitterze, na Facebooku. Możecie też wesprzeć projekt trybun.org.pl. Pod każdym artykułem na dole znajdziecie tam informacje co do tego. Tu jeszcze chciałem zwrócić uwagę, że sytuacja dzieje się w lewackiej właśnie Kalifornii. W Stanach praktycznie wszystkie prawicowe organizacje czy środowiska śmieją się z Kalifornii, nazywając ich Left Coast, że tam już jest, powiedzmy, tak zlewaczałe społeczeństwo, że tam w ogóle nawet nie chcą tam jeździć. No a tutaj powiedziałeś, że w Polsce taka sytuacja jest, byłoby dużo gorzej, że człowiek prawdopodobnie trafiłby na rok, a może i więcej do więzienia, bez żadnego sądu, no bo tak jak powiedziałeś, że rok by przesiedział, zanim by został osądzony. A w lewackiej Kalifornii przybywa policja i w ogóle ofiara nie jest ciągana ani po żadnych sądach, po komisariatach, nic takiego nie ma miejsca. Także jesteśmy, można powiedzieć, 100 lat za lewacką Kalifornią. Niestety. Myślę, że w pewnym zakresie amerykańska lewicowość jest na terenie Europy i Polski skrajnym prawicowym, w cudzysłowie oczywiście, populizmem. Ameryka jest wciąż moim zdaniem takim czerstwym państwem. Oczywiście są tam te lewicowe czy lewackie ruchy, które chcą zniszczyć tą tradycyjność Ameryki, ale jak widać na przykładzie dostępu do broni palnej czy prawa do obrony koniecznej, jakie jest na terenie Stanów Zjednoczonych, tam to jest wciąż jeszcze w miarę normalnie. Nie do pomyślenia jest taki system obrony koniecznej w Polsce. Oczywiście, no to trzeba oddać prawdę, że rząd PiS-u zmienił, za sprawą rządu PiS-u zostały zmienione przepisy o obronie koniecznej w pewnym zakresie. W
pewnym zakresie one mają pomagać obywatelom w obronie przed atakiem na terenie nieruchomości, która jest wykorzystywana na zamieszkanie. No ale ja jeszcze się nie spotkałem, pomimo tego, że te przepisy obowiązują już chyba ponad rok, jeszcze się nie spotkałem z jakimś praktycznym przypadkiem stosowania tych nowych przepisów o obronie koniecznej. Pytałem jakiś czas temu przy okazji spotkania z jakimś prokuratorem w jakiejś zupełnie innej sprawie o ten przepis, jak on działa w praktyce. Miałem wrażenie, że odpowiedź wskazywała na to, że pani czy pan prokurator w ogóle nie miał świadomości, że taki przepis istnieje. Więc obawiam się, że pomimo zmiany przepisów, ci pierwsi, którzy będą mieli nieszczęście bronić się przed bandytą w swoim domu, będą musieli przejść taką trudną drogę i na ich przykładzie, na ich dolegliwościach zadawanym ich przez zgniły system państwowy, będzie dopiero wykuwana jakiś nowy sposób rozumienia obrony koniecznej w miejscu swojego zamieszkania. Poproszę cię teraz, żebyś zaprezentował kolejny egzemplarz ze swojej kolekcji, który dla nas przyniosłeś dzisiaj. Ponieważ moja kolekcja się powoli zmniejsza, bo socjalistyczne władze w Polsce wpadły na pomysł, że jak ktoś ma za dużo broni, to stanowi zagrożenie dla porządku i bezpieczeństwa publicznego i wprowadzono rygorystyczne przepisy, które jak ktoś posiada powyżej pewnej ilości egzemplarzy broni, to musi mieć magazyn broni. Ja chcę tego uniknąć, w związku z tym niestety muszę pozbywać się niektórych egzemplarzy broni i tutaj mam taki egzemplarz broni, którego się pewnie będę chciał pozbyć, ponieważ ja nie jestem jakimś takim wielkim entuzjastą jakiejś starej broni albo takiej rzadkiej, to ten pistolet pójdzie, że tak powiem, pod młotek, ale dlatego go pokazuję, bo to jest rzadki pistolet. To jest pistolet, który się nazywa P93. To jest pistolet, który został wyprodukowany w radomskiej fabryce broni. Ciekawe jest to, że tych pistoletów wyprodukowano 30, a może 100. Nikt do końca tego nie wie. Dlatego, że tej fabryki broni, która produkowała ten pistolet, już nie ma, a ta obecna to jest zupełnie inna, choć podobnie się nazywa, bo tamta zbankrutowała, bo tak jest urządzony system polski i system dostępu do broni, że producent broni nie był w stanie się utrzymać na tym rynku. No więc to jest pistolet P93, skonstruowany w 93 roku przez polskiego inżyniera, niestety nie pamiętam jego nazwiska, więcej o tym piszę na swoim blogu. Pistolet, który został wyprodukowany jedynie, jak mówiłem, w wersji prototypowej. Mój ma numer 21 i datę produkcji w 95 rok. Tutaj pewnie tego nie widać, ale tutaj na tych oznaczeniach na zamku jest to wygrawerowane. Jest to pistolet zasilany amunicją 9 mm Makarow, czyli sowiecką amunicją. Pistolet ten pojawił się w takim przełomowym okresie, kiedy jeszcze Polska nie była w NATO, a już myślała o NATO i powstała całkiem fajna konstrukcja, która gdyby Polska była normalnym krajem, pewnie by się przyjęła, bo to jest pistolet, który przypomina szwajcarskiego Zigzauera, jakiś tam model, nie wiem, 320 czy jakoś tak on się nazywa. Pistolet zasilany amunicją 9 mm Makarow, jak Polska przystąpiła do NATO, to wtedy podstawową amunicją stała się amunicja 9 mm Parabellum, w związku z tym już nikomu nie przyszło do głowy, żeby przekonstruować ten pistolet na amunicję 9 mm Parabellum. Byłby fajny pistolet do obrony osobistej. Jak widzicie, on się tak bardzo zgrabnie w ręku mieści. Zasilany jest magazynkiem jednorzędowym. W ten magazynek wchodzi pewnie z 8 kulek, nawet do końca nie wiem ile. Pistolet jest, wydaje się, dość bezpieczny w działaniu. Ma kurek, który można bezpiecznie zrzucić, czyli jak zostanie pistolet załadowany, to można zrzucić kurek, wtedy nie nastąpi przypadkowy strzał. Chociaż pistolet jest podwójnego działania, czyli jakbym spust nacisnął, to ten kurek by odchylił się do tyłu i uderzył w iglicę, ale do tego trzeba stosunkowo dużo siły, więc to bezpieczeństwo jest zachowane.
Pistolet moim zdaniem bardzo zgrabnie wykonany. Bardzo ja sobie cenię na tych polskich pistoletach ten grawerunek orła na zamku. No tak wygląda. Rzadki pistolet wystawiony przeze mnie na sprzedaż. Oczywiście na sprzedaż dla tych, którzy posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające nabycie broni. Nie strzelałem z tego pistoletu, ponieważ jest to pistolet w wersji takiej prototypowej. On pewnie strzela, ale jakby nie czułem potrzeby nadwyrężania jego konstrukcji dużym ciśnieniem gazów prochowych, które to ciśnienie występuje podczas wystrzału pocisku. Pistolet jest o tyle byłby do poprawy, że to jest pistolet tak naprawdę zrobiony z blachy, głęboko tłoczonej blachy, przy pomocy lutowania i spawania, jak P-83 wykonuje się taki pistolet. To jest moim zdaniem nieudane, ale no taki polski wynalazek, że ktoś wpadł na pomysł tłoczyć z blachy, z grubej blachy tłoczyć elementy pistoletu, zamiast frezować to z kawałka stali, wtedy nadałoby mu to większej trwałości. Rozmawiałem kiedyś z człowiekiem, który był użytkownikiem takiego pistoletu, mówił, że przy dłuższym używaniu, przy strzelaniu te wszystkie luty, spawy, pistolet zaczyna klekotać, chodzi, zaczyna być taki niezbity w sobie, tylko po prostu się zaczyna rozpadać. No ale no, powiedzmy, że to jest powód tego taki, że jest to pistolet w wersji prototypowej i nikt nie prowadził badań nad tym pistoletem. I na koniec zachęcam do odwiedzenia mojego trybuna i tam przeczytania o czymś fajnym, moim zdaniem, a mianowicie o tym, że w Polsce konstruuje się broń. Może nie w Polsce, tylko za granicą, ale robią to Polacy. Napisałem wpis o tym, że pewien wynalazca, bo tak to należy nazwać, Polak, który mieszka za granicą, tak go Polska potraktowała, że musiał za chlebem wyjeżdżać, wynalazł zupełnie nowy mechanizm działania broni palnej. Coś, czego dotychczas i od dawna nie było, to znaczy mamy pewne zastane już schematy działania broni, a on wynalazł coś zupełnie nowego. Trwa procedura patentowa przed urzędem patentowym i myślę, że w przyszłym roku, jak Bóg da, uda się wyprodukować prototyp tej broni. Jestem przekonany, że może być to naprawdę niesamowita rzecz na rynku nie tylko polskim, ale i światowym. No właśnie, to o czym mówisz, to ten konstruktor nazywa się pan Janusz Albert Wiśniewski. Zachęcam właśnie do wpisu na blogu Andrzeja. Wczoraj go czytałem, ale właśnie moje pytanie, bo tam nie doczytałem się tego, czy polska firma, na przykład fabryka w Radomiu, zainteresowała się tym patentem? Czy to będzie pistolet maszynowy, czy to będzie karabin? Jakie jest perspektywa tego jego wynalazku? Pan Janusz Albert Wiśniewski skontaktował się ze mną. Powiedział w rozmowie, bo później się spotkaliśmy, mówił, że ja piszę jego językiem, jemu się podoba to, co ja piszę, w związku z tym się ze mną skontaktował, bo wymyślił coś, złożył do urzędu patentowego, ale mówi, że chciałby to jakoś dalej, żeby gdzieś ta polska myśl techniczna się pojawiła. Ja mu bardzo odradzałem w ogóle jakiekolwiek pomysły udania się z tym wynalazkiem, znaczy z tą myślą, z tą ideą gdziekolwiek indziej. Wydaje mi się, że on mi opowiadał taką historię, że zadzwonił do jednej z polskich, chyba dwóch fabryk, państwowych fabryk produkujących broń. Jak zaczął opowiadać, to usłyszał, że jego pomysł to oni już dawno wymyślili. To jest oczywiście bzdurą, bo pomysł jego jest absolutnie jakby prosty, genialny w swej prostocie pomysł działania mechanizmów broni palnej. Więc on z całą pewnością, no, według naszych rozmów, według naszych dyskusji,
Myślę, że pan Janusz Albert Wiśniewski nie będzie zainteresowany tym, żeby udawać się do jakichś polskich fabryk, szczególnie tych państwowych, bo myślę, że tam pomyślność go nie czeka. W tej chwili trwa procedura patentowa. Kiedy ta procedura patentowa zostanie przeprowadzona, to myślę, że będziemy się wspólnie zastanawiali na tym, w jaki sposób wytworzyć prototyp. Mechanizm jest przeznaczony głównie do karabinów, do broni, która wykorzystuje duży nabój. Dlatego, że zasada działania tego mechanizmu jest jakby idea, jaka przyświecała wynalazcy, była taka, żeby stworzyć mechanizm działania broni, który pozwoli wykorzystywać potężne pociski, duży kaliber, mocny ładunek prochowy, ale żeby ten potężny pocisk nie powodował nieprzyjemnych, a wręcz czasami niebezpiecznych dla strzelca efektów, tylko żeby mechanizm, ta moc energii odrzutu była wykorzystywana do uruchomienia całego mechanizmu odryglowania karabinu, zaryglowania go ponownie i oddania kolejnego strzału. Mam wrażenie, że to się powiodło. Oczywiście zaraz za pracami projektowymi, przepraszam, patentowymi będą musiały iść prace projektowe. No, staramy się już, że tak powiem, tworzyć jakiś zespół, który pozwoli na to, żeby tą ideę i tą myśl przełożyć na fakty. Fakty, które, jestem przekonany, zaskoczą wszystkich, bo jakby przyczynkiem takim powstania tego mechanizmu było stwierdzenie, że długo nic nie powstanie, co może zastąpić amerykański karabin Barrett. Pan Janusz Albert Wiśniewski pomyślał, że nie zgadza się na takie stwierdzenie i wziął się za robotę. Po tym, jak rozmawialiśmy, po tych rysunkach, które ja widziałem, po opowieściach, jestem przekonany, że element geniuszu w tym człowieku drzemie. Także widzicie Państwo, że mamy też dobre wiadomości, wspaniałe wiadomości. Być może Andrzej z trybuna broni palnej stanie się producentem broni palnej. A. Będziesz prywatnym producentem Polski w Polsce. Dla wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się więcej na temat tego projektu, zachęcamy Was do odwiedzenia bloga trybun.org.pl. Tam jest artykuł właśnie, można powiedzieć, pod tytułem: czy można dzisiaj wymyśleć mechanizm broni palnej strzeleckiej bez nawiązywania do znanych na świecie konstrukcji? Tutaj ciekawe jeszcze to, co mnie zastanowiło w tym, co mówiłeś, że ta fabryka w Radomiu w 90-tych latach zbankrutowała, chociaż wtedy była przecież chyba monopolistą na polskim rynku. Zdaje mi się, że wtedy była albo jedyną, albo tam jedną z dwóch fabryk w Polsce produkujących broń, a pomimo tego zbankrutowała. Ale to cały czas fabryka broni w Radomiu jest jedną z dwóch fabryk broni. No jest teraz oczywiście po zmianach w 2011 roku powstają jakieś inne przedsiębiorstwa, które produkują broń, ale myślę, że one jeszcze nie nawiązują do wielkości fabryki. Oczywiście fabryka broni w Radomiu też nie jest jakimś nie wiadomo jak wielkim zakładem produkcyjnym, ale przyczyna jest bardzo prosta. Przyczyna jest, bym powiedział, trywialna. Polega ona na tym, że fabryka broni w Radomiu jest elementem państwowego systemu, a państwowy system jest nastawiony na to, żeby Polacy nie mieli możliwości posiadania broni, a broń była produkowana wyłącznie dla wojska i policji. I z tego powodu ta fabryka ciągle będzie przechodziła problemy. Jeden segment fabryki, znaczy nie segment, tylko jedno wcielenie fabryki, radomskiej fabryki, zbankrutowało i zostało zlikwidowane. To, z czym mamy dzisiaj do czynienia, czyli ta fabryka broni Łucznik Radom, to jest już zupełnie inny. To nie jest ta fabryka, która była kiedyś, nawet nie w tym miejscu, nawet nie na podstawie tej samej bazy materiałowej. Tam może jakiś maszyn parę jest ze starej fabryki, trochę ludzi pewnie jest ze starej fabryki, ale to jest zupełnie inny podmiot, który powstał, zdaje się, w 2000 roku. Nie ma żadnej historii, tylko tradycją, taką legendą, można powiedzieć, nawiązuje do tej starej fabryki i miejscem, czyli miasto Radom. A przyczyna jest taka, jak mówiłem, brak otwarcia na rynek cywilny, bo rynek cywilny jest kluczem do sukcesu. W Polsce co roku rejestruje się, przynajmniej w ostatnim czasie, około 50 tysięcy egzemplarzy broni.
Tyle się w roku rejestruje, w ciągu 2 lat 100 tysięcy. Czeska zbrojowka, fabryka w Czechach odnosi sukcesy nie dlatego, że produkuje dla wojska, tylko dlatego, że produkuje na rynek cywilny. Gdyby polska fabryka broni Łucznik-Radom produkowała na rynek cywilny, gdyby istniały inne przepisy, też by odnosiła sukcesy. A tych sukcesów póki co nie odnosi, bo jej sukces polega na tym, że podpisała kontrakt z wojskiem. Dzisiaj czytałem, że ze Strażą Graniczną, a dla cywilów karabinów z fabryki broni Łucznik-Radom ciągle nie ma albo nie ma tyle, ile powinno być. Ja myślę, że fabryka broni Łucznik-Radom po zakończeniu tego kontraktu dla wojska znowu popadnie w potężne kłopoty finansowe i znowu może się to kończyć kolejną, przepraszam, padaczką. To, co powiedziałeś, te liczby to rzeczywiście są szokujące, jeśli chodzi o polski rynek broni, bo z tego, co pamiętam, właśnie to zamówienie wojskowe do fabryki w Radomiu na te karabinki Grot, to było chyba 63 tysiące. Oj, chyba mniej. Nawet, oj, chyba mniej. Ale to na wiele lat też. To nie jest tak, tak, że w jednym roku, a tu powiedziałeś, że w rok 50 tysięcy broni rejestruje się w Polsce. Wiadomo, nie wszystko by pochodziło z fabryki z Radomia, ale na pewno można by stworzyć kilka produktów, które byłyby tak atrakcyjne, że gros tej liczby byłaby kupiona właśnie w Radomiu. Nie można. Byłem w fabryce broni w Radomiu, rozmawiałem z panem prezesem, przekonywałem, że nie ma takiej armii w Polsce, która by była w stanie kupić tyle broni, ile są w stanie kupić Polacy. Ale to jest, wiecie, to jest, no ja nie mam pretensji oczywiście do pana prezesa, ale to jest człowiek z politycznego nadania, który jest tam z powodów takich, a nie innych, bo rządzi ta, a nie inna władza. Jego, nie jest jego, jakby to powiedzieć, i sensem istnienia tego zakładu jest zapewnianie dostępu do, znaczy produkcja broni dla wojska. Nie ma tam takiej świadomości jak w czeskiej zbrojowce, że to jest biznes, że tu trzeba produkować i sprzedawać. Tam jest taka świadomość, że trzeba produkować i sprzedawać dla wojska. Wojsko po zakupie tych MSBS-ów czy grotów przez długie lata znowu nic nie będzie kupowało, co powoduje, że te możliwości produkcyjne są niewielkie, bo jeżeli kilkadziesiąt tysięcy egzemplarzy broni jest produkowane przez kilka lat, to znaczy, że to jest manufaktura, a nie poważna fabryka. Poproszę cię jeszcze na koniec o skomentowanie tej wystawy. Tutaj trudne słowo, plastynowanych ciał pod tytułem Body Worlds – The Cycle of Life. Od 1 grudnia 2018 roku będzie ona pokazywana w Pałacu Kultury i Nauki. Zachęcamy was do, jeśli budzi to wasz sprzeciw, pokazywanie ciał, martwych ciał w Polsce. Też jest wiele podejrzeń o pochodzenie tych ciał. Tutaj zachęcamy was do podpisywania naszej petycji na Citizen Go. Możecie ją znaleźć w opisie filmu, także na czacie. I tam właśnie ciekawy akapit przeczytam. Poza naruszeniem moralności wystawa ta budzi poważne zastrzeżenia co do pochodzenia ciał przeznaczonych na plastynację. Sami organizatorzy, zmuszeni werdyktem nowojorskiego sądu w 2008 roku, wydali oświadczenie, że części ciał używane w wystawie mogą pochodzić od chińskich więźniów, którzy byli torturowani i zabici. Nie ma pewności, ale są takie podejrzenia. Jak skomentujesz tę sytuację, że w stolicy Polski, w jej centrum będzie pokaz jakichś ciał z Chin martwych przez kilka ładnych dni, nie wiem ile to ma trwać, ale tam zdaje się koło miesiąca od 1 grudnia, że coś takiego zagości w Polsce. Można człowieka traktować jako wytwór genialnego konstruktora. Można człowiekowi nadawać cechy indywidualne, geniuszu, że człowiek jest czymś wspaniałym, indywidualnym. Można natomiast człowieka traktować jak zwierzę, jako zlepek ścięgien, mięśni, no i w zależności od tego, jakie kto wyznaje wartości, albo wyznaje wartości zwierzęce i wtedy na taką wystawę się godzi, albo może nie godzi, tylko nie wywołuje ona u niego jakiegoś takiego gwałtownego sprzeciwu. Albo człowiek wyznaje wartości indywidualne, że człowiek jest indywidualnym stworzeniem o niezwykłej wartości,
wytworem geniuszu, stworzyciela, który skonstruował ciało ludzkie w tak niewyobrażalny sposób, że aż trudno sobie to wyobrazić. No i tak, to jest znowu bój o wartości. No, to jest dla mnie zamieszczanie czy tam umiejscowianie, tworzenie takiej wystawy to jest oznaka demoralizacji i całkowitego upadku. To myślę, że martwy człowiek zabity, albo przynajmniej jeżeli jest podejrzenie zabicia go w jakimś komunistycznej katowni, nie może być wystawiany na widok publiczny, bo to jest bezczeszczenie tego, co wydaje się jeszcze do niedawna było w Polsce świętością. Jeśli jesteście tego samego zdania, zachęcamy Was już teraz, możecie wejść na Citizen Go i podpisać petycję sprzeciwiającą się tej wystawie. Wiem, że Andrzeju, musisz już kończyć, także dziękuję Ci bardzo za udział w naszym dzisiejszym programie. Do zobaczenia następnym razem. Dziękuję bardzo i proszę o to, żebyście pamiętali o moim trybunie, bo przez te parę dni, kiedy walczyliśmy ze złymi hakerami, no jakby spadła oglądalność tego, co tam się dzieje i by trzeba było to nadrobić, żeby te dobre wiadomości albo słuszna krytyka, o której tam piszę, trafiała do świadomości Polaków. Dziękuję bardzo i do widzenia. Dziękujemy, zachęcamy. Blog jest bardzo żywy, tam pojawia się, myślę, że kilka, z tego co widzę, kilka wpisów dziennie, także bardzo dużo różnych tematów ciekawych ze Stanów, także z Polski. Zachęcamy Was do śledzenia, także tak jak powiedziałem, śledzenia Twittera Andrzeja Turczyna i Facebooka, a teraz zapraszam Was na materiał wideo Euniki i Korneli, które wczoraj były w Warszawie, były pod Pałacem Kultury i wypowiadają się właśnie o tej wystawie. Cześć, jesteśmy pod Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie. Tutaj 1 grudnia ma odbyć się wystawa Ciao Body Worlds. Jest to placówka państwowa, na którą wszyscy płacimy podatki, a w tej wystawie istnieją duże podejrzenia, że będą pokazywane martwe ciała więźniów sumienia zabijanych w komunistycznych Chinach. Ci więźniowie na początku są torturowani, wyjmuje im się organy bez znieczulenia, a następnie są mordowani. Podobne wystawy w Szwajcarii, we Francji czy w Izraelu zostały zakazane po tym, jak zaczęli protestować działacze społeczni przeciwko takim wystawom. I także w Polsce działacze społeczni, tacy jak Mikołaj Jaroszewicz, protestują. Znajdziecie petycję na stronie citizengo.org. I zacytuję jeden fragment, a żeby lepiej wyobrazić sobie horror tego przedstawienia, wyobraźmy sobie, że podczas II wojny światowej ciała jeńców katyńskich bądź ofiar obozów koncentracyjnych byłyby wystawiane na pokaz na całym świecie. Zastanówcie się nad tym. O tej skandalicznej wystawie milczą dziennikarze w Polsce, milczą politycy, milczą również duchowni katolicy, a także rzekomo antykomunistyczny rząd Prawa i Sprawiedliwości. A propos duchownych, to miasto Warszawa powołuje się nawet na watykański dziennik Osservatore Romano, który w samych superlatywach wypowiada się na temat wystawy. Podpisz petycję Stop wystawie ciał w Warszawie, nie bądź obojętny, wejdź na stronę citizengo.org, link znajdziecie w opisie tego filmu, bądź z nami. I oglądaj telewizję Idź pod prąd. Do zobaczenia na wizji. Dziękujemy za ten materiał Eunice i Korneli i jeszcze raz przypominamy, wejdź już teraz w Citizen Go, znajdź petycję, jest w opisie naszego filmu, jest na czacie i podpisz ją, wyraź swój sprzeciw. A my przejdziemy na koniec do ogłoszeń. Po pierwsze, polecamy nowości na kanale Idź Pod Prąd TV. Wywiad z Alexem Newmanem z The New American Magazine, przeprowadzony w czasie wieczoru wyborczego w Idź Pod Prąd. Link na czacie i w opisie filmu. Z okazji wczorajszego Święta Dziękczynienia ukazały się dwa nowe wpisy na blogach Piotra Zabrockiego oraz Anny Kopeć. Polecamy serdecznie, link na czacie i w opisie filmu. Tutaj widzicie te wpisy. Najbliższe dni prawdy o Chinach, czyli projekcja filmów W imię Konfucjusza i Trudno uwierzyć, a także nowość, uwaga, film Chiński plan inwazji na Tajwan. Dzięki uprzejmości kanału Chiny bez cenzury organizowane są w Poznaniu, sobota 24 listopada, godzina 17. W Anglii Północnej, sobota 24 listopada o godzinie 16. We Wrocławiu, piątek 30 listopada o godzinie 17.30.
W Wodzisławiu Śląskim również piątek 30 listopada, godzina 17:30. Kontakt do klubów i więcej informacji na http://idzpodprad.pl oraz na Facebooku Idź Pod Prąd. Zapraszamy. Najbliższa projekcja filmu Genesis Raj Utracony odbędzie się w Wodzisławiu Śląskim, godzina 17:30, już dzisiaj. Także zapraszamy, piątek, dzisiaj, godzina 17:30, Wodzisław Śląski. W Olsztynie, sobota 8 grudnia, godzina 16:00. Tu macie filmy Genesis, Raj Utracony. Kolejny film, pokazy filmu Katyń, ostatni świadek w Wielkiej Brytanii. Keswick, sobota 24 listopada, godzina 17:00. Bilety dostępne na Keswick, Alhambra, CEO UK. Nottingham, niedziela 9 grudnia, godzina 18:00, także możecie zakupić online bilety, a także bezpłatna projekcja w Kanadzie organizowana przez klub Idź Pod Prąd Calgary, 25 listopada, godzina 17:00, Dom Polski w Calgary. Zachęcamy wszystkich widzów z Kanady do odwiedzenia Calgary, oczywiście w pobliżu Calgary, bo tam wiadomo odległości są ogromne. O 18:00 zapraszamy na serwis informacyjny Idź Pod Prąd, a po tym zobaczycie wywiad z Amerykaninem Christianem Gomezem z The John Birch Society, także z The New American Magazine, czyli zamiast programu Idź Pod Prąd odpowiada. Dzisiaj będzie wywiad z panem Gomezem. Zajawka, skrót tego wywiadu był już u nas dostępny. Pan Gomez mówi o wyborach, o Tajwanie, także o karawanie, która zmierza, karawanie migrantów, także wywiad jest z polskim tłumaczeniem. Zapraszamy na godzinę 18:00. O 19:30 zapraszamy na warsztaty biblijne z pastorem Pawłem Chojeckim, temat aborcja. A po programie dzisiaj, po pierwsze, pomyśl dziś pastora Chojeckiego, temat kreatywność, krótki materiał. Po drugie, materiał wideo od Iwet z klubu Idź Pod Prąd Austria w temacie prześladowań chrześcijan w austriackich szkołach. Jeśli ktoś jest bardziej zainteresowany, odsyłamy do wczorajszego programu. Dużo było wczoraj na ten temat mówione, a dzisiaj zaprezentujemy materiał z pierwszej ręki od Iwet, która mieszka w Austrii razem z Florianem. Pozdrawiamy z tego miejsca. I trzeci materiał, relacja wideo z naszej podróży w USA, z podróży redakcji Idź Pod Prąd do USA. Bardzo ciekawy, krótki materiał. Zobaczycie, bardzo fajne wspomnienia. Wczoraj oglądałem, naprawdę dobrze zrobiony, fajnie zmontowany. Zachęcam Państwa do zostania z nami, zobaczenia tych trzech materiałów. A ja się już pożegnam. Dziękuję Państwu za uwagę. Tymoteusz Chojecki i do zobaczenia następnym razem. Czas na kreatywność. Cóż to takiego? Kreatywność to spojrzenie na zadanie, przed którym stoisz, na potrzeby, jakie masz, jakie ma twój zespół, twoje otoczenie, na potrzeby także innych, z całkowicie nowej perspektywy. Rutyna, czy taki powszechny zwyczaj, to jest patrzenie w określony sposób, czyli tak zwany stadny sposób, stereotypowe. Jeśli chcesz być twórczy, musisz spojrzeć na dany problem z całkowicie nowej perspektywy. Tu bardzo dobry wzór mamy z roku właśnie 1914 i 18. Właśnie Józef Piłsudski powiedział: spojrzałem na sprawę niepodległości z całkiem innej perspektywy. Jedni chcieli z Rosją zbudować niepodległą Polskę, inni z Niemcami, a my postanowiliśmy wywalczyć ją swoimi szablami i lancami. Witam. Dzisiaj dotarła do nas wiadomość, że Ministerstwo Edukacji Narodowej w Austrii postanowiło tymczasowo zakazać działalności stowarzyszenia, które prowadzi edukację seksualną w szkołach. Jest to stowarzyszenie konserwatywne, to znaczy ono przekazuje konserwatywne wartości na swojej stronie. Otwarcie pisze, że powołuje się na kulturę judeochrześcijańską. Działa w ponad 30 krajach. Chodzi ogólnie o to, że uczą chrześcijańskiej etyki seksualnej, a nie tej, która jest w dzisiejszych czasach standardem, tak? Czyli nie tej w wersji lewicowej.
te kursy są dobrowolne, więc tam żadne dzieci nie są zmuszane do chodzenia na te ich kursy. Są za przyzwoleniem rodziców. Rodzice muszą podpisać odpowiedni dokument, jeśli chcą dziecko posłać na taki kurs właśnie tej edukacji seksualnej. Problem jest taki, że uważamy, że jest to dość mocna agresja na wolność słowa i wolność wyznania, tak, wolność religii, która jest jednak w Austrii konstytucyjnie zagwarantowana. Tutaj ministerstwo twierdzi, że do grudnia będzie się zajmowało sprawą. Ono ma rozpatrzyć i najprawdopodobniej zakazać całkowicie działalności. Zarzuty już w prasie są dość ciekawe, jak można się spodziewać. Prasa pisze, że są to rozprzestrzeniane przez to stowarzyszenie dość agresywne i niebezpieczne nauki, na przykład, że seks powinien odbywać się tylko i wyłącznie w małżeństwie. Jest to według nich niebezpieczne i szkodliwe. Również stwierdzili, że twierdzenie tego stowarzyszenia, że homoseksualizm to jest jakiś rodzaj zbłądzenia w życiu, że to już jest przestarzałe i że też jest niebezpieczna nauka. Prasa nazwała światopogląd tego stowarzyszenia, uwaga, chrześcijańsko-fundamentalistyczno-ultrakonserwatywnym. Ciekawe jest to, że tak zwany Instytut do Spraw Małżeństwa i Rodziny, to jest instytucja powołana przez Kościół katolicki, wypowiedziała się w tej sprawie i ona jest właśnie po stronie tego stowarzyszenia. I stwierdziła, że to, co robi tutaj rząd, to jest nagonka na poglądy konserwatywne i konserwatyzm. Więc wiem już, z czym mamy do czynienia. Lepiej nie będzie. Mi się wydaje, że oni to faktycznie zakażą. Ciekawe jest też to, że minister edukacji narodowej jest z partii UVP, czyli z tej partii, z której jest ten podobno prawicowy kanclerz Kurz. Jak się okazuje, tutaj z prawicą to oni nie mają nic do czynienia. Taka jest moja diagnoza. Naprawdę może zacząć istna nagonka na ludzi, którzy myślą inaczej, tak? Czyli nie tylko na ludzi konserwatywnych, ale to się tak zacznie, prawda? Zaczyna się zawsze od jakiegoś ugrupowania i później idzie dalej, więc nie ignorujcie tego. Piszcie do ministerstwa, zamierzamy to zrobić. Zróbcie szum w internecie. Bardzo dziękuję, pozdrawiam. To jest jakieś marzenie, to się tak zmieniło na lepsze. Witamy na największym, najlepszym chrześcijańskim uniwersytecie na świecie, Liberty University, profesor Merlin Gadomski z Departamentu Psychologii. Took away his blessing from our nation because of our disobedience, of course, and passed it by to your nation.
Hello. Today we have a special guest at Liberty University, Mr. Terry Powell. Nice to meet you. First sentence about your church from Ola and Jacek was, we are here 25 years, and for the first time, we feel the love from American people. Make Poland Christian again. Od tego musimy zacząć. His country would be free. And all of you, please join me in welcoming the warm applause here, Pastor Paweł Wojecki. Our organization, Go Against the Tide, strive to educate the Polish nation and bring forward its new leaders, morally sound and wise political leaders. So help us God. God bless Poland. I think it's a masterpiece. It's just excellent. Also, it's very important to show everybody, because the Western world, they think that they can ally with communist regimes, and that story says that's not true. I want to thank you, director, for that movie too. What a blessing! Really, we were so blessed to be a part of your trip and to meet you and fellowship. Yeah. God is good. And to know that we have brothers and sisters all over the world. I was so excited. I can't explain it, because I felt a connection for the first time in a long time. Invigorating for us, because we see it working there and we see it can work here. We're praying that both the United States and Poland, the people, will have a revival of our churches growing and accepting Christ together, and how we can work together to make that happen. Inne znaczenie słowa anioł bardziej przypomina kogoś, kto wykonuje Bożą pracę. Podczas tego wyjazdu mieliśmy aniołów w postaci Jacka i Oli, w postaci pastora Majka i jego żony, w postaci Dawida, tam kiedy byliśmy w Appleton, i jeszcze więcej ludzi, nie czas wszystkich wymienić.